Deflacja jest lepsza od inflacji. No bo przecież lepiej kiedy ceny spadają niż kiedy rosną, prawda? No pytanie dla kogo lepiej oraz dlaczego banki centralne oraz rząd tak boją się deflacji. O tym w dzisiejszym odcinku pogromców finansowych mitów. A co konkretnie? Po pierwsze, co wpływa na powstawanie inflacji, a co wpływa na powstawanie deflacji? Po drugie, jak deflacja wpływa na gospodarkę? Po trzecie, jaka jest aktualna sytuacja cenowa w Unii Europejskiej oraz USA. Po czwarte, komu na rękę jest inflacja, a komu na rękę jest deflacja? I po piąte, dlaczego banki centralne oraz rząd boją się deflacji? Zapraszam. Jakie są główne powody występowania inflacji? O tym już mówiłem szerzej w innym odcinku pogromców po finansowych mitów, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to link będzie w opisie. Natomiast teraz bardzo krótko. Po pierwsze, zagregowany popyt konsumencki, więcej wydajemy. W związku z tym większe są też ceny. Dalej polityka monetarna, czyli poziom stóp procentowych oraz podaż pieniądza w gospodarce i prędkość obiegu pieniądza. I po trzecie, ceny ropy naftowej. Natomiast nas interesuje w tym odcinku przede wszystkim deflacja i to, w jaki sposób ona występuje. Przede wszystkim, jak ktoś zobaczy, jest dość spostrzegawczy, to będzie widział, że przyczyny, które tutaj wymieniłem, deflacji, są również jej skutkami. To znaczy, deflacja głównie występuje w sytuacji dużej niepewności gospodarczej czy po prostu w kryzysie finansowym. Dlaczego? No bo jeżeli jest jakiś kryzys, my wtedy boimy się utraty pracy, ocięcia wynagrodzeń, o to, że coś nam się może wydarzyć. W wyniku tego raczej oszczędzamy pieniądze niż je wydajemy. To z kolei powoduje... To z kolei doprowadza do stopniowego spadku cen. Jeżeli ceny spadają, no to też niestety, ale i opłacalność produkcji też spada, ponieważ marże są niższe. Jeżeli mniej wydajemy, ceny spadają, rentowność produkcji spada, to w, to w konsekwencji doprowadza do cięcia produkcji. Jeżeli są cięcia produkcji, no to jeżeli firmy mniej produkują, no to też niestety, ale to prowadzi do redukcji zatrudnienia lub do redukcji wynagrodzeń. To w konsekwencji doprowadza do wzrostu bezrobocia i ogólnego zubożenia społeczeństwa. I tutaj, niestety, kółeczko się zamyka i wracamy do punktu pierwszego. Ludzie są biedniejsi, nie mają pracy, nie mają pieniędzy, mniej wydają, ceny dalej spadają. Słowem, deflacja, co do zasady, raczej występuje w sytuacjach kryzysów lub dużej niepewności gospodarczej. Natomiast jest też tak zwane zjawisko spirali deflacyjnej. Na czym polega? Spirala deflacyjna są moim zdaniem dwie, dwie takie odmiany. Pierwsza, czyli spadek cen. Jeżeli ceny spadają, to paradoksalnie doprowadzi do spadku popytu, ponieważ oczekujemy na jeszcze większy spadek cen. Czy mówiąc krótko, załóżmy, że chcemy kupić sobie telewizor do PS 5, załóżmy, że on kosztuje 4,5 tysiąca. Po miesiącu cena wynosi 4300, po dwóch miesiącach 4200. No to teraz pytanie, czy kupisz taki telewizor teraz, czy jednak. Poczekasz może miesiąc w nadziei, że no jeszcze tą stówę może opuszczą. Raczej będzie miał miejsce ten drugi scenariusz, czyli im jest taniej, tym my niechętniej kupujemy pewne rzeczy, bo liczymy na to, że A, może jeszcze ceny trochę spadną. To jest pierwsza forma spirali deflacyjnej, a druga forma. To jest graficzne opisanie tego, o czym wspomniałem wcześniej, punktowo. Czyli, krótko mówiąc, zaczynamy od jakiejś niepewności, kryzysu gospodarczego. To powoduje do niechęci wydawania pieniędzy, spadku popytu, spadku produkcji, opłacalności produkcji, wzrostu bezrobocia, cięć wynagrodzenia, czy to cięć zatrudnienia, poziomu zatrudnienia, i to w konsekwencji ponownie doprowadza do wzrostu niepewności i spirala się zamyka. W związku z tym, jak wygląda sytuacja z inflacją w Polsce, tu nie będzie zaskoczenia, że w wyniku COVID-u poziom cen spadł bardzo mocno. Natomiast aktualne dane pokazują, że inflacja ma się coraz lepiej, więc i my wydajemy powoli, zaczynamy wydawać coraz więcej, i też pompowanie pieniędzy w gospodarkę robi swoje. Natomiast na tym wykresie może przykuć waszą uwagę deflacja, która miała miejsce w Polsce w latach 2015-16. Co było powodem tej deflacji, skoro już jest dawno po kryzysie, gospodarka rozwija się najlepsza, tu nagle deflacja? To była tak zwana deflacja techniczna, Ona, jej powodem było OPEC, czyli stowarzyszenie krajów, organizacja krajów, które są największymi eksporterami ropy naftowej na świecie. O co chodzi? Stany Zjednoczone wynalazły, czy tam odkryły nowe metody pozyskiwania ropy naftowej, technologie łupkowe, w wyniku czego podaż ropy naftowej wzrosła niemal dwukrotnie. To z kolei doprowadziło do tego, że kraje OPEC poczuły się zagrożone, ich pozycja głównych eksporterów ropy naftowej została zagrożona. Natomiast wykoncypowały sobie w ten sposób, że okej, okay, dobra, Amerykanie może sobie tam nowe metody wymyślają, ale są te metody bardzo kosztochłonne, więc i też opłacalność tej produkcji tej ropy naftowej zależy od ceny. Natomiast OPEC Kraje OPEC produkują tę ropę naftową dość tanio w tradycyjne metody, w wyniku czego kraje OPEC w tych krajach w tych latach 2015-2016 sztucznie utrzymywały bardzo niski poziom cen ropy naftowej po prostu po to, żeby wyciąć konkurencję. Ceny ropy naftowej przekładają się na ceny paliw, a to ceny paliw to cena transportu. Cena transportu no to po prostu poziom cen w gospodarce, więc Deflacja, która występowała w Polsce w latach 2015-2016, była spowodowana bardzo niskimi cenami ropy naftowej w wyniku wojny pomiędzy OPEC a Stanami Zjednoczone. Czy zatem, skoro deflacja kojarzy nam się z kryzysem finansowym, z cięciami wynagrodzeń, wzrostem bezrobocia, czy ta deflacja, która miała miejsce w Polsce w latach 2015-2016, była zła? No właśnie, to jest przykład. Dobrej deflacji, dlaczego? Ponieważ występuje w sytuacji, gdy mamy duży wzrost gospodarczy, więc nawet ktoś powinno zaraz, zaraz chwileczkę, no ale ceny spadają, no to też opłacalność produkcji powinna spadać, no bo o tym sobie powiedzieliśmy, więc cięcia wynagrodzeń, zwolnienia i tak dalej. No nie, ponieważ wzrost gospodarczy, czyli bardzo intensywny rozwój gospodarki polskiej w tamtych latach, Doprowadził do tego, że nawet jeżeli ceny spadały, to spadek tych cen był rekompensowany przez stabilny wzrost popytu, ponieważ gospodarka się rozwijała, zarabialiśmy więcej, zarabialiśmy lepiej. W wyniku tego, jeżeli ceny spadały, to to stymulowało popyt, bo po prostu kupowaliśmy rzeczy, bo nie baliśmy się i mieliśmy za co. Więc jak teraz sytuacja odnośnie inflacji wygląda na przykład w USA? Tutaj nie ma złudzeń, inflacja spadła w wyniku COVID-u, natomiast tutaj te granatowe kropki, jest to prognoza Fedu dotycząca inflacji. Prognozy są jasne, wszyscy spodziewają się wzrostu inflacji w wyniku, po pierwsze, Stałego pompowania pieniędzy w gospodarkę poprzez luzowanie ilościowe i po drugie przez wzrost obiegu pieniądza w gospodarce. Po prostu, jeżeli nam gospodarkę odblokują, przestaniemy już bać się COVID-u, gospodarka ruszy, zaczniemy więcej wydawać, to w konsekwencji też prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu inflacji. W strefie euro sytuacja wygląda bardzo podobnie, to znaczy prognozy dotyczące wzrostu inflacji są takie, że wszyscy spodziewamy się, Znaczącego wzrostu inflacji? Skoro w takim razie deflacja jest, dla nas, dla konsumentów jest dobra, ponieważ ceny spadają, możemy kupić więcej. No to dlaczego w takim razie banki centralne i rządy za wszelką cenę chcą zwalczać deflację i za wszelką cenę chcą pobudzać inflację? Odpowiedź jest dosyć prosta, ponieważ jeżeli chodzi o rządy, to deflacja, czyli Spadek cen powoduje wzrost siły nabywczej pieniądza, co z kolei jest bardzo niekorzystne dla wszelkich dłużników. Kto jest największym dłużnikiem? Najczęściej są to emitenci obligacji, czyli po prostu rządy. Więc jeżeli występuje deflacja, to wartość państwowego długu po prostu rośnie. Tyle jeżeli chodzi o rządy. A jeżeli chodzi o banki centralne? Banki centralne są największymi wrogami deflacji, zwłaszcza Mario Draghi, który był. Prezesem EBC, w czasie gdy deflacja szalała w strefie euro. Natomiast jaki jest cel banku centralnego? Banki centralne mają za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy i stymulować konsumpcję. W jaki sposób to robią? Poprzez obniżanie stóp procentowych. W wyniku czego jest to łatwy dostęp do taniego pieniądza, niskie stopy procentowe pobudzają banki komercyjne do wzmożonej akcji kredytowej, czy do udzielania kredytów, po prostu. W wyniku tego. Najlepiej, żebyśmy wydawali pieniądze, których nie mamy, kupując towary, których, na które nas po prostu nie stać. Natomiast nie jest to jakaś spiskowa teoria dziejów czy wizja, nagle odkrywcza myśl, która skłania nas do otwierania oczu. Czy nie, no po prostu jest to aktualna polityka gospodarcza, jest to podstawa do utrzymania stałego wzrostu gospodarczego napędzanego stałą konsumpcją. Tanim pieniądzem. Więc w wyniku tego właśnie wzmożonej akcji kredytowej, taniego pieniądza, mocnej konsumpcji musi wystąpić inflacja. Stąd też właśnie banki centralne są największymi wrogami deflacji. Skoro banki centralne mają za zadanie przede wszystkim rozwijać gospodarkę, pobudzać ją poprzez drukowanie pieniądza na potęgę i stymulowanie konsumpcji tanim pieniądzem, tanim kredytem, no to w takiej sytuacji ryzyko wystąpienia inflacji jest pewne. No niestety zbyt wysoka inflacja też jest niedobra, ponieważ wszyscy wtedy są biedni, pieniądze są nic nie warte, co może doprowadzić po prostu do rozruchów społecznych. W związku z tym dla banku centralnego najlepiej jest, kiedy inflacja jest stabilna, dodatnia i pod kontrolą. W związku z tym każdy bank centralny ma swój tzw. cel inflacyjny, czyli utrzymywanie inflacji danego kraju na pewnym stabilnym, przewidywalnym poziomie. W naszym przypadku jest to 2,5% z możliwym odchyleniem jednego punktu procentowego w górę albo w dół. W związku z tym, czy deflacja jest lepsza od inflacji, moim zdaniem mit prawdopodobny, to znaczy ani nieobalony, ani niepotwierdzony. Dlaczego? Ponieważ deflacja jest lepsza od inflacji, zależy dla kogo. Dla banku centralnego czy dla rządu na pewno nie. Deflacja jest największym wrogiem, natomiast dla nas, zwykłych konsumentów, znacznie lepiej jest, kiedy ceny są niższe niż wyższe, i znacznie lepiej jest, kiedy możemy po prostu kupić więcej za tę samą stówę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten odcinek, co Wy o tym myślicie: jakie mogą być cele rządów czy banków centralnych odnośnie deflacji czy inflacji. Powiedzcie jakie waszym zdaniem mogą być inne pomysły na mity, które chcielibyście, żebyśmy dla was obalili. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.